Cmentarz jeńców i żołnierzy Armii Radzieckiej w Bierówce zostanie wyremontowany. Gmina Jasło otrzymała na ten cel 25 tysięcy złotych z budżetu państwa. Inwestycja będzie obejmowała m.in. wymianę płyt chodnikowych na nawierzchnię z kostki brukowej oraz remont ogrodzenia. Obecny stan zachowania tego obiektu jest taki, że wymaga on faktycznie remontu, w szczególności dotyczy to ogrodzenia, dotyczy to konieczności uzupełniania właśnie tych miejsc, które stanowią informację o tym, kto jest pochowany na tym cmentarzu, i dlatego też właśnie dodatkowo planujemy wykonanie tablicy, nowej tablicy z nazwiskami osób, które zostały tam pochowane, a także tablicy informacyjnej przy wejściu na cmentarz. Będzie to tablica dwujęzyczna. Na cmentarzu jeńców i żołnierzy Armii Radzieckiej w Bierówce spoczywa około 4 tysięcy ofiar obozu dla jeńców radzieckich w Szebniach. Pierwsze pochówki miały miejsce w 1942 roku. Pochowano tam także żołnierzy Armii Radzieckiej poległych podczas walk frontowych w okolicach Jasła. W latach 60. ubiegłego wieku teren cmentarza uporządkowano, wybudowano pomniki oraz oznakowano mogiły. Na terenie gminy znajduje się kilka tego typu miejsc pamięci. W ubiegłym roku prace remontowe prowadzone były na cmentarzach wojennych z okresu I wojny światowej w Warzycach oraz Bierówce. Naszym obowiązkiem jest pielęgnować takie miejsca pamięci. Naszym obowiązkiem jest mieć pamięć historyczną. Naszym obowiązkiem jest pokazywać, że przecież ta ziemia była bardzo mocno dotknięta. Czy to pierwszą wojną światową, czy to drugą wojną światową, bo na tym samym poziomie są traktowane cmentarze z pierwszej i z drugiej wojny światowej. Łączny koszt prac na cmentarzu jeńców i żołnierzy Armii Radzieckiej w Bierówce wyniesie 35 tysięcy złotych.